Cześć, witajcie. Dziś zapraszam na recenzję Poco M4 Pro, czyli smartfonu, który według wszelkich prawideł polskiego rynku z miejsca powinien stać się przebojem. A czy faktycznie ma zadatki na ten przebój? Przekonajmy się. Na początek rzut oka oczywiście na wygląd urządzeń. Z przodu wiadomo, wąska ramka wokół ekranu i otworek na aparat do selfie. Z tyłu, no powiem, że nawet trochę ciekawie. Poza klasyczną czernią możecie ten telefon wybrać w jaskrawo-żółtym kolorze, takim naprawdę mega rzucającym się w oczy, albo w tym odcieniu niebieskiego. On się przełamuje od takiego bardzo jasno-niebieskiego, aż po taki nieco głębszy kolorek. Tył jest matowy, nie brudzi się zanadto, nie rysuje się, chociaż jest z plastiku. I muszę przyznać, że wygląda naprawdę sztosowo. Ciekawie wygląda też ta wizualnie powiększona ramka wokół aparatu fotograficznego z dużym logotypem. Nie każdemu to się spodoba, ale bez wątpienia wyróżnia ten smartfon pośród dziesiątek innych podobnych do siebie urządzeń. A słowa krytyki z mojej strony lecą w kierunku tej, nazwijmy to lekko fejkowej, oprawki aparatu fotograficznego. Wydawałoby się, że ten aparat jest nie wiem jak rozbudowany, a tak naprawdę jest on tylko, chociaż może aż, podwójny. I naprawdę to, że ten aparat jest podwójny, to żaden zarzut, bo według mnie lepiej, że nie dołożyli niepotrzebnych 2-megapikselowych oczek, które i tak wiele nie dają, a po prostu dali to, czego rzeczywiście potrzebujemy. Aparat podstawowy i szerokokątny. Dla mnie spoko. Równie spoko w tym Poco jest to, że mamy mini jacka. Na dolnej ściance obok USB-C i głośniczka, a na górze następne niespodzianki, bo mamy tu jeszcze jeden głośniczek, i nadajnik podczerwieni, który wraz z wbudowaną w telefonie aplikacją Mi Pilot pozwala zamienić naszego Poco w wygodny sterownik do zarządzania telewizorem, dekoderem, DVD, Blu-rayem, co tam mamy w domu. A wyświetlacz, no cóż, już taki do końca spoko nie jest. 6,6 cala, Full HD z plusem, ale niestety IPS, 90 Hz odświeżanie, no dobra, niech sobie tam będzie, ale nie do szczęścia potrzeba czegoś innego. Przydałaby się trochę wyższa jasność. No dobra, ten wyświetlacz w przeciętny, pochmurny dzień, jakie przeważają w naszym klimacie, jest zupełnie okej. Okay. Daję radę, nie będę narzekał. Ale w dzień słoneczny, kiedy rzeczywiście słonko nam tutaj daje w tą szybkę, a to jest Gorilla Glass 3, tak dodam dla porządku, to niestety obraz już traci na jakości i korzystanie z telefonu w naprawdę jasnym otoczeniu nie jest zbyt komfortowe, mimo tego, że jeżeli przełączymy się na tryb automatyczny, który też działa zupełnie w porządku, ta maksymalna jasność teoretycznie ponad 450 nitów powinna już dawać dobrą czytelność. No, moim zdaniem tam jeszcze trochę brakuje do ideału i przyznam szczerze, że chętnie oddałbym te 90 Hz za AMOLED-a. Jeżeli chodzi o moc, o wydajność tego smartfonu, to jest całkiem nieźle. Mamy tutaj Mediateka Dimensity 810 i 4, czego niekoniecznie polecam, albo 6, co zdecydowanie rekomenduję gigabajtów pamięci operacyjnej. No i do tego pamięć wewnętrzną 64 albo 128 giga, którą możemy rozbudować kartą microSD. Oczywiście ja rekomenduję tą wersję, którą testowałem, tą mocniejszą, 628, ona jest niewiele droższa i uważam, że warto dopłacić chociażby za ten 2 giga większy RAM. Ale ogólnie z wydajności tego urządzenia można być zadowolonym. Telefon nie nagrzewa się zbytnio, nie cechuje się throttlingiem, w benchmarkach nie pobryluje, ale jest całkiem dobrze, da się na tym pograć. W codziennym użytkowaniu naprawdę ten smartfon nie przysporzy zbytnich trosk, chociaż czasem wkurzająca może być jego maniera do dosyć agresywnego ubijania aplikacji pracujących w tle, co na przykład potrafi niekiedy zaowocować opóźnionym dostarczeniem jakiegoś powiadomienia. Nie zawsze, ale czasem mu się to niestety zdarzało. Zdarzały się temu smartfonowi, co trochę mnie, prawdę mówiąc, zaniepokoiło, dziwne zachowania. Chociażby bez żadnego powodu potrafił na moment przylagować. Zupełnie bez powodu w jakimś randomowym miejscu przy odpaleniu, nie wiem, nie pamiętam, kalendarza czy skrzynki SMS-owej. Dosyć idiotycznym scenariuszu, którym według mnie nie miał powodów, żeby się tak zachować. Zamyślił się na dłuższą chwilę, musiałem go zamknąć, ponownie odblokować i wszystko było ok już potem. Inną ciekawostką, którą zaobserwowałem, jest dublowanie się aplikacji, a w zasadzie tak naprawdę ich ikon w zasobniku przy instalacji. Instalujecie coś nowego, pobraliście jakąś nową apkę, wchodzicie po raz pierwszy po jej instalacji do zasobnika i widzicie jej dwie. Normalnie dwie ikony tej samej apki, chociaż jak zajrzycie w drzewko katalogów, to apka jest jedna w telefonie.
No ciekawostka i samo się to naprawia. Po paru kliknięciach, po paru odświeżeniach zasobnika wraca do normy, znika ta nadprogramowa ikona. No jakiś nonsens, prawda? Świadczy to o tym, że w oprogramowaniu dzieją się jakieś dziwne rzeczy i być może trzeba poczekać na jakąś większą aktualizację, która trochę ustabilizuje działanie tego systemu, bo na razie nie potrafię powiedzieć, że jest jakoś mega dobrze. Byłoby dobrze, gdyby nie te dziwne zachowania, których doświadczyłem użytkując ten smartfon. No ale poza tymi dziwnymi zagrywkami, to samo oprogramowanie jest zupełnie okej. Okay. To znana wszystkim dobrze nakładka MIUI z jej wszystkimi zaletami i nielicznymi, moim zdaniem, wadami. Gdyby to wszystko chodziło tak, jak powinno chodzić, to byłbym super zadowolony, bo nakładka jest przyjazna, przejrzysta, dosyć inteligentnie zrobiona i nie mam do niej jakichś poważnych zastrzeżeń. Producent preinstaluje trochę nadprogramowych apek, ale bądźmy szczerzy, większość z nich jest przydatna i nie można powiedzieć, żeby się o mi tutaj przeginało, natomiast nie jest to telefon dla miłośników czystego Androida. To nie. Nakładka pozwala na dość daleko idącą personalizację urządzenia i tak jak powiedziałem, trochę apek na start już w niej macie. To teraz może dwa króciutkie słowa o biometrii. Czytnik linii papilarnych, jak widzicie, klasyczny, płytkowy. Na boku zintegrowany z klawiszem łącznika. Świetny. Naprawdę bardzo dobry element wyposażenia tego telefonu, działający absolutnie bez żadnego zarzutu. Bez zarzutu sprawuje się również prosty system rozpoznawania twarzy, oparty o aparat do selfie. Po prostu płaskie obrazowanie, żadne tam 3D, więc nie jest to tak pewne zabezpieczenie jak paluch, ale jest i działa całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o łączność, wyposażenie smartfonu jest kompletne, łącznie z 5G i NFC i wszystko sprawuje się bez zarzutu. Jakość dźwięku w głośniczku słuchawkowym całkiem dobra. Jakość dźwięku wydobywająca się z tych dwóch, podkreślam, dwóch głośników multimedialnych, nazwijmy to, jest też całkiem przyzwoita. Jest głośno, jest donośnie, jest wrażenie lekkiej stereofonii. Usłyszymy tutaj, gdzie jest kanał prawy, gdzie jest lewy, kiedy będziemy trzymali telefon w poziomie. Więc tu absolutnie żadnego słowa krytyki nie mogę skierować pod adresem tego Poco. A jedynym detalem, na który tutaj ponarzekam, jest trochę nieprecyzyjny czujnik zbliżeniowy. Trzeba naprawdę trzymać porządnie, prawilnie telefon przy uchu, żeby działał jak należy. Kiedy trzymamy niedbale, no to ekran się podświetla, a wtedy uchem sobie tam naklikamy różne rzeczy i robi się niefajnie. Zdarza się, szczególnie komuś, kto rozmawia tak, trzymając telefon ramieniem, jak ja najczęściej. Miłośników słuchania radia ucieszy obecność radyjka FM. Niestety w słuchawki musicie zaopatrzyć się sami, a słuchawki są tutaj anteną. O pilocie już mówiłem. Pilot generalnie z większością sprzętów, które tutaj w domu obok siebie miałem i wypróbowywałem, działał bez zarzutu. Nie doświadczyłem też żadnych problemów przy dokonywaniu płatności czy przy korzystaniu z GPS-a. Wszystko jest w normie. W normie jest również akumulator. Mamy tutaj całkiem niezłą baterię, wytrzymującą spokojnie 2 dni normalnego użytkowania telefonu. A co jeszcze ważniejsze, ta bateria ładuje się dosyć szybko z mocą 33 W i odpowiednią ładowarkę dostajemy wraz z telefonem w komplecie. Nawiasem mówiąc, w komplecie dostajemy jeszcze pokrowiec ze silikonu chroniący tył telefonu, no ale wróćmy do ładowania. Dla tych, których fascynują osiągi z podświetlonym ekranem, powiem krótko, od 5 do 10 godzin, zależnie od tego, co robicie z tym telefonem. Natomiast moim zdaniem bardziej kluczowy jest tutaj czas napełnienia akumulatora. Napełnienie całkowicie rozładowanej baterii, czyli od momentu, kiedy telefon sam się wyłączył do 100%, to nieco ponad godzina. A w praktyce, kiedy raczej nie dopuszczamy do całkowitego wyładowania się akumulatora, tylko podpinamy do ładowania telefon w momencie, kiedy pokazuje tam 5-10% naładowania, no to mamy mniej więcej równą godzinkę i to jest taki czas, który możemy przyjąć za standardowe napełnienie pustego akumulatora. Oczywiście warto też ten telefon doładowywać, jak mamy okazję. Ładowanie do połowy to mniej więcej pół godziny, co w sumie nie trudno odgadnąć. Generalnie, jeżeli chodzi o akumulator, żadnych zastrzeżeń nie mam. Dodam jedynie, że niestety zabrakło ładowania bezprzewodowego, ale przecież to nie ta klasa cenowa smartfonów, nie? Czas przejść do aparatu fotograficznego, który jest trochę minimalistyczny, chociaż udaje bardzo rozbudowany układ z 5 obiektywami. No dobra, obiektywy są 2, główny i szerokokątny. Czy one dają sobie radę? Okej, no dają. To nie jest nic szałowego, ale bądźmy szczerzy, w tym segmencie cenowym raczej ciężko liczyć na super aparat. Ten jest, powiedziałbym, niezły. W dzień daje sobie radę, do samej jakości zdjęć w zasadzie ciężko się przyczepić, natomiast trochę irytuje nerwowo działający autofokus. Nie zawsze złapie ostrość dokładnie tam, gdzie byśmy chcieli i trzeba mu pomóc stuknięciem palca w ekran. Ale ogólnie zdjęcia dają się oglądać,
mogłyby mieć troszeczkę intensywniejsze barwy, bo tu, szczególnie jak na produkt Xiaomi, te kolory wydają się takie bardzo mocno stonowane. Ale ogólnie jest przyzwoicie. Jeżeli chodzi o aparat szerokokody, no to wiadomo, spisuje się już nieco gorzej niż ten główny, przede wszystkim za sprawą gorszej przysłony w obiektywie. Niemniej zdjęcia nadal można uznać za oglądalne. Jeżeli chodzi o fotki nocne, również można powiedzieć, że jak na cenę tego smartfonu jest w miarę przyzwoicie. Tryb nocny oczywiście mamy tutaj do dyspozycji. On trochę podkręci kolory, trochę może podbije ilość detali w ciemniejszych partiach kadru, ale ogólnie zdjęcia po powiększeniu no, nie powalą nas jakoś szczególnie swym urokiem, natomiast oglądane na ekranie telefonu są całkiem okej. Okay. Selfiaki też jakoś strasznie nas nie rozczarują, ale też nie oczarują. Ot, są po prostu przeciętne, wiadomo, w dzień jest całkiem dobrze. Po zmroku bywa już gorzej, ale ogólnie na aparat specjalnie narzekać nie można, biorąc pod uwagę oczywiście cenę tego smartfonu. A filmy? No cóż, są takie jak zdjęcia, mogą być, ale ja chciałbym mieć jeszcze trochę lepszy dźwięk i możliwość nagrywania w 4K, bo na razie jest tylko Full HD w 60 klatkach, co najwyżej. Czy Poco M4 Pro jest materiałem na przebój? No cóż, myślę, że swoją szansę już miał w momencie, kiedy wchodził na rynek i był oferowany naprawdę przyzwoitej cenie. Teraz, kiedy nagrywam ten film, po 3 tygodniach bodajże od premiery, jego cena wynosi 1099 albo 1199 zł i tej drugiej ceny bym się trzymał. Zdecydowanie polecam Wam dołożyć tą stówkę za większą pamięć. Przypominam, 6 plus 128 dostajecie, dokładając jedynie stówę do ceny telefonu. A czy warto go kupić? No cóż, wiele rzeczy mogłoby być w nim lepszych. Mógłby mieć lepszy aparat, mógłby mieć lepszy wyświetlacz, mógłby mieć nieco stabilniej działające oprogramowanie. Ale w sumie to poza tym ma mini jacka, ma gniazdo na kartę pamięci, ma aparat szerokokodny, który robi tam jakieś w miarę nadające się do oglądania zdjęcia. Wygląda świetnie, moim zdaniem. Ma dobry akumulator i szybką ładowarkę w zestawie. Ma nadajnik podczerwieni, ma głośniczki stereo, może nie są jakieś oszałamiające, ale są. Więc w sumie jak za ten 1200 zł, to nie jest zła propozycja. Pytanie, czy przy tej kwocie nie znajdziecie przypadkiem czegoś ciekawszego, niekoniecznie z oferty Xiaomi. A zatem jak najkrócej podsumować ten smartfon? No cóż, ideałem nie jest, ale ideału nie kupuje się za 1200 zł. Life is brutal. I to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję jak zwykle za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!